dobry, dzień dobry. Chciałbym się podzielić z Wami planem na dzisiejszy odcinek i być może jakby to, co się też na kanale wydarzy w najbliższym czasie. Witam w ogóle z naszej pracowniczej rezydencji. Jesteśmy w miejscowości Melbystrand. Chyba tak się to mówi po szwedzku, ale nie dam sobie głowy uciąć ani żadnej innej części ciała. W kwestii zupełnie formalnej jest to miejscowość znajdująca się pomiędzy miejscowościami Helsingborg, czyli Helsingborje i Halmstad. Tak trochę bliżej tego drugiego, czyli jesteśmy gdzieś półtorej godziny jazdy samochodem na północ od Malmö. No to już jakby kiedy opuszczacie w Szwecji te duże ośrodki jak Malmö, Lund, Göteborg czy Stockholm, to też troszkę się zmienia jakby ten krajobraz, to zróżnicowanie kulturowe i tak dalej. Tu jesteśmy w odległości dosłownie 5 minut od morza, które znajduje się tam. Jest to wybitnie letniskowa, taka weekendowa szwedzka osada, wioseczka. Znajdują się tutaj tylko i wyłącznie takie domy letniskowe jak ten. Jest też oczywiście trochę takich domów, w których ludzie mieszkają cały czas na co dzień. Niemniej jednak raczej jest to taka osada weekendowa. Co ciekawe, jak tu się przechadzacie późniejszym wieczorem, w domach zapalają się automatyczne światła, ale generalnie w większości nikogo nie ma. Dopiero na weekend to tutaj ożywa. Ale nie o tym. Słuchajcie, mamy za sobą odcinek ten, w którym testowaliśmy punkty asekuracyjne i przygotowywaliśmy je do pracy, bo były nam one potrzebne. Przed nami budowa stanowisk podstawowych, zbudujemy sobie dużego Y oraz przygotujemy sobie też taką tyrolkę tension line'a. Myślę, że podzielimy sobie to na 3 takie najbliższe filmy, ze względu na to, żeby też łatwiej się tego wyszukiwało, jeżeli byście chcieli do takiej wiedzy gdzieś sobie sięgnąć, to będzie to wtedy Wam też łatwiej na tym YouTubie znaleźć, mam nadzieję, podzielić się tym z kimś dalej, czy podać sobie to dalej. Jest to dobry moment, bardzo dobry moment na to, żeby zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij. Motywuje to do dalszej pracy, to raz, a dwa, zwróciłem się na przykład do firmy Singing Rock, wypełniając ich formularz zgłoszeniowy. Chciałem przetestować ich najnowszą zjazdówkę dedykowaną dla przemysłu. No, zostałem, no nie, że jakoś potraktowany, no nie, no zostałem po prostu poinformowany o tym, że chętnych jest dużo i że mi tego do testowania nie przekażą. Czyli jeśli Ty zostawisz swojego suba i Ty, i Ty, i Ty, i Ty, i ten kanał jeszcze troszkę urośnie, będzie też mi łatwiej pozyskiwać taki sprzęt, żeby później dzielić się z Wami recenzjami. Ciekawi dzisiejszego dnia? Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam z naszego szwedzkiego dachu. Przegadaliśmy sobie ostatnio instalację punktów kotwiczących dla lin. W tym poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, w jaki sposób się je montuje, wierci, sprawdza, jak wygląda cała ta procedura. Teraz chciałbym Wam w tym odcinku dzisiaj, myślę, że dzisiaj, korzystając z tego, że jest prawdopodobnie ostatni dzień pogody, powstaną jeszcze 3 inne odcinki. Natomiast w tym odcinku skupimy się na 3, a nawet 4 sposobach na przygotowanie podstawowego stanowiska do wykorzystania w pracy. Będziemy potrzebować 2 punkty testowane, działające i linę. Słuchajcie, sytuacją, z którą dosyć często się spotykam w trakcie prowadzonych przeze mnie szkoleń, w trakcie pracy jako instruktor, jest to, że problematyczne jest zbudowanie dla części kursantów stanowiska ze środka liny. Tak naprawdę jest to sytuacja dosyć typowa, bo niejednokrotnie mamy 100 w jednym kawałku, 200 i nie będziemy tej liny rozcinać na kawałki, tylko musimy sobie poradzić i przygotować takie stanowisko ze środka. Dla nas ta hipotetyczna sytuacja jest taka: tutaj mamy stanowisko, a w tamtą stronę, bo tam jeszcze jest ten nasz silos, na którym sobie pracujemy, tam będziemy chcieli przez tą krawędź zjechać na dół. Co ważne, budowę stanowiska
zawsze zaczynamy od końca, czyli przygotowujemy sobie na końcu węzełki. Tu gorąco polecają się stopery. I rata mówi o tym, że powinny się one znajdować w minimalnej odległości 30 cm od końca. Ja sugerowałbym więcej, żeby jeszcze móc coś tym końcem w razie jakiejś potencjalnej potrzeby zrobić. Jak już mamy to przygotowane, to fajnie jest całą linę sobie w rękach przewinąć, żeby tak naprawdę dokonać kontroli manualnej tego, w jakim stanie jest ta lina, czy nie ma tutaj jakichś uszkodzeń, ścienień, zgrubień, czy nie pojawia się tutaj coś sztywnego w trakcie, czy cały czas ta struktura tej liny jest jednolita, a dodatkowo jesteśmy w stanie sprawdzić, czy nie mamy żadnego niespodziewanego węzełka. Przechodzimy do najbardziej podstawowego stanowiska. W tej wersji wykorzystamy sobie taką podwójną ósemeczkę wiązaną z ręki, jedną. Przygotujemy sobie, to mi się poplątało tak nieładnie, przygotujemy sobie drugą. Zostawiamy tutaj, słuchajcie, pomiędzy nimi zostawiamy sobie troszeczkę miejsca. Niech ta lina ma miejsce, żeby sobie popracować. Wiązanie podwójnej ósemki, słuchajcie, możecie znaleźć w jednym z moich starszych filmów, który jednym z pierwszych tak naprawdę filmów opublikowanych na kanale. Odsyłam do niego. I w ten oto sposób, uwaga, tadam, tu możemy sobie to jeszcze zawsze przejrzeć i odplątać, jeżeli się nam to tu jakoś ułożyło w taki sposób, z którego nie jesteśmy zadowoleni. Ja bym chciał akurat obydwie te liny mieć tutaj. O, tą naszą pętelkę mieć tu w środku. Słuchajcie, tak wygląda stanowisko podstawowe, czyli każda lina ma swój punkt zgodnie z normą 7,9,5, minimalna wytrzymałość 12 kN, zgodnie z wymaganiami IRATY mówimy tutaj o 15 kN na każdy z punktów. Jest to stanowisko, które działa, które jest praktyczne, ma dużo plusów, dużo by opowiadać, bo ludzie są tutaj podzieleni jakby na tą część, która uznaje, że takie lepsze, albo że w momencie, w którym połączymy, to jest lepiej. Ja osobiście należę do tej części, która w przypadku punktów montowanych preferuje łączyć te punkty ze sobą, dlatego że przeglądane są one, czy przegląd tych punktów wykonywany będzie raz do roku. Przez ten rok może się wydarzyć dużo rzeczy, jakby nie wiemy, w jaki sposób tutaj wszystko będzie pracować, więc ja osobiście sugerowałbym, żeby sobie tutaj to połączyć. W ten sposób, z tym naszym stanowiskiem podstawowym, przebudujemy sobie to stanowisko na stanowisko, które będzie stanowiskiem typu Y. Będzie to mały Y, czyli zgodnie z wytycznymi tej dużej organizacji. W tym stanowisku będziemy mówić o tym, że odległość między punktami jednym a drugim będzie mniejsza od 1 metra. Żeby sobie, słuchajcie, tutaj sprawnie to przygotować, muszę sobie tu namierzyć ten mniej więcej przeze mnie oczekiwany kąt. Muszę pamiętać o tym, że muszę tutaj dorzucić z 50, nawet więcej centymetrów. W przypadku dłuższych takich węzełków, gdzie potrzebuję dłuższe uszy, śmiało można wrzucić 80 cm do 1 metra. I w ten sposób jesteśmy w stanie przygotować sobie uszy zajączka. Słuchajcie, co ważne, o czym trzeba pamiętać, każda z lin, na której pracujemy, potrzebuje swój węzeł, czyli w tej chwili, ok, mamy dwa punkty, wychodzą z tego węzła dwie liny, natomiast sytuacja jest taka, że jest to wszystko nazywane jednym punktem, ponieważ każda z lin potrzebuje swój punkt, w związku z tym będę musiał dla drugiej liny przygotować generalnie w identyczny sposób taki sam układ, żeby, tak jak powiedziałem, każda lina posiadała swój węzeł, co za tym idzie, była jakby w pewnym sensie niezależna od tego drugiego. Jeden sobie możemy zrobić dłuższy węzełek, inny troszeczkę, drugi troszeczkę krótszy. To, co, słuchajcie,
tutaj jest ok, mamy to połączone, fajnie to wygląda, dobrze to pracuje. Niemniej jednak pracuje to tylko i wyłącznie w jedną stronę. Jest to stanowisko nie wielokierunkowe, tylko kierunkowe. Jakby przenosząc obciążenie już, czy przesuwając swój zjazd w lewo, czy w prawo na krawędzi budynku, ten drugi z punktów będzie już luźny i nie będzie pracował. No i w jaki sposób sobie możemy z tym poradzić? No pasowałoby tutaj przygotować sobie taką opcję tego stanowiska, gdzie pojawi się nam taka możliwość, że będziemy tutaj mieli do czynienia z samonastawnością. W tym celu jedno z tych uszek musimy sobie dziabnąć takie króciutkie. Drugie z nich, no, złapałem nie za to, co trzeba. Zrobimy sobie takie dłuższe. W tym momencie wpinamy to sobie tutaj. Musimy to połączyć karabinkiem, żeby dać temu szansę tutaj tej samonastawności. Jeżeli byście tu rzucili okiem bliżej, to dzięki takiemu połączeniu uzyskujemy takie stanowisko wielokierunkowe, które jesteśmy w stanie ustawić w dowolnym kierunku. Ale mamy przygotowaną tylko jedną linę, więc znowu wygenerujemy sobie tu, wyprodukujemy na szybkości drugi węzełek, układamy go tak, żeby był ładny. Na początku sobie wyjąłem dwoje uszków, teraz sobie tu wrzucę to jedno. Już wiem, że niestety nie wyszło to tak jak chciałem, bo mam te uszka za krótkie. Słuchajcie, nic się nie dzieje. Zawiązanie węzła, jak widzieliście, zajmuje tak naprawdę krótką chwilę, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby spokojnie, bez pośpiechu przewiązać sobie taki węzełek. Znowu jedno uszko króciutkie, drugie uszko wyciągamy. Wyląduje to w podobny sposób, bo każda lina musi mieć swój punkt niezależny. Mamy dwa punkty, dwa karabinki i środek tutaj już łączymy sobie niezależnym karabinkiem i w ten sposób uzyskujemy takie stanowisko nieco bardziej wielokierunkowe, gdzie przy zmianie położenia te siły dalej będą się rozkładać w dwóch kierunkach. No tak, ale część z Was może wie, część może nie, że wiązanie tego zająca, ono pochłania w miarę dużo liny. Jeżeli z jakiegoś nieznanego powodu mielibyście sytuację taką, że chcielibyście na tej linie, nazwijmy to, przyoszczędzić albo nie bawić się w wiązanie takich węzełków, to możemy takie stanowisko wielokierunkowe też, czy tam samonastawne może bardziej, bo wielokierunkowe to tak może troszkę za dużo powiedziane, więc skupmy się na nazwie samonastawne, to jesteśmy w stanie takie stanowisko przygotować sobie z wykorzystaniem tasiemki. I tutaj, ja tylko sprawdzę, czy tu się jeszcze świeci, żeby nie było babola, że to się nie nagra. W momencie, w którym wrzucimy sobie taką tasiemkę w jeden punkt, wrzucimy ją sobie w drugi punkt, to słuchajcie, tu musimy teraz pamiętać o jednej rzeczy ważnej, że jeżeli teraz bym tutaj po prostu wpiął karabinek, to zwróćcie uwagę, że jeżeli którykolwiek z tych punktów z jakiejś no, nieznanej przyczyny, takiej zupełnie losowo mechanicznej by wypadł, to ten karabinek w żaden sposób nie jest w tej taśmie trzymany. Dlatego też to, co tutaj zawsze robimy w przypadku konstruowania takiego stanowiska, tą wewnętrzną tasiemkę przekręcamy, tworzymy tutaj takiego precelka i powoduje to, że nawet gdybyśmy teraz tutaj stracili ten punkt, to zobaczcie, że ten karabinek nie wypada, tylko dalej jest tutaj wpięty w środek tej tasiemki. Mamy jedno,
musimy przygotować. Drugie. Sposób i mechanika identyczna. Hop, układam sobie tą tasiemkę, by się tu nam ładnie była niepobulona, nieposkręcana. Znowu środek robimy. Precelek. Mamy. Jedna strona. No i teraz, słuchajcie, co do tego wpiąć? Na szybkości ósemeczka z łóżkiem podwójna. Jedna przygotowana. Zostawiamy sobie troszkę miejsca między tymi węzłami, żeby miały szansę pooddychać, żeby im tam ciasno nie było. Jest druga ósemeczka. I lądują te dwie ósemki w obu tych punktach. Naraz. Można te karabinki sobie tu odwrócić bardziej przeciwstawnie. Spinamy to wszystko razem i otrzymujemy takie stanowisko działające samo nastawnie. Jeszcze raz, słuchajcie, dla przypomnienia tylko pokażę. To wyrzucamy, nie będzie potrzebne. Zwróćcie uwagę, że ten środek posiada tutaj tego charakterystycznego precelka w środku. Tyle w temacie stanowiska podstawowego, tego najprostszego, małego Y do 1 metra budowanego, czyli połączenia dwóch punktów. Pamiętajcie o tym, że w opinii nie tylko mojej, ale innych, tych może bardziej znanych, lubianych, nie wiem, tak wymyślam teraz na prędce, dobra praktyka mówi o tym, żeby takie punkty ze sobą łączyć, żeby one obydwa pracowały ze sobą razem. Jeśli interesują Was takie treści, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie kanał. To, słuchajcie, pomaga, zachęca, też dzięki temu jestem w stanie pozyskiwać nowy sprzęt do robienia recenzji i pokazywania go Wam w tych odcinkach. Zostawcie subika. Na razie. Cześć.